Dzisiaj będzie o filmie. Siedzimy w zamknięciu, czytamy książki, możemy oglądać filmy. Na amerykańskiej platformie Netflix jest taki mały serial, który nazywa się Orthodox, który robi olbrzymią furorę, jest również już recenzowany. Opowieść o młodej Żydówce z ultraortodoksyjnej hasyckiej wspólnoty węgierskich Żydów Satmar, która porzuca męża, porzuca Nowy Jork i swoją wspólnotę hasycką i ucieka do Berlina. Oczywiście kontekstem jest cały świat ultraortodoksyjnych Żydów mieszkających dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, ale tak naprawdę jest to opowieść o tożsamości, o poszukiwaniu tożsamości, poszukiwaniu wolności. Jest to film świetnie nagrany, zarówno opowieść historyczna, trzymająca w napięciu, bo to jest na podstawie powieści, książki Debory Feldman. Oczywiście nie jeden do jednego, ale ta książka cieszyła się wielkim powodzeniem. Jest też świetnie zrobiony filmowo właśnie ten kontekst wspólnoty hasyckiej, fantastycznie nagrany ślub wśród hasydów, ale też w Berlinie ta młoda dziewczyna, która ucieka, rozpoczyna swoje życie, chce uczyć się w konserwatorium muzycznym i na egzaminie, zamiast grać na fortepianie, najpierw śpiewa jakąś wielką pieśń niemiecką, potem poproszona o drugi śpiew, śpiewa starą hasycką pieśń w języku jidysz. Jest to świetnie wyreżyserowana i świetnie odegrana pieśń, która chwyta za serca. A ta cała opowieść przychodzi mi też jak gdyby do głowy polska książka Anki Grupińskiej, wydana wiele, wiele lat temu, nazwana najlepiej, najtrudniej jest spotkać Lilit. Jest to opowieść właśnie o kobietach ultraortodoksyjnych żyjących w Mea Shearim. Ale bardzo zachęcam do tego filmu Orthodox, bo myślę, że ten świat, który jest dla nas zupełnie nieznany, a z drugiej strony ta opowieść, historia o poszukiwaniu tożsamości, poszukiwaniu siebie samego.